tor wyścigów psów w zachodnim Londynie. Nie zawsze można wygrywać i lepiej nie próbować. Jeśli z hazardu uczynisz zawód, możesz wpaść w kłopoty albo się wzbogacić, jak on. Joe Szczęściarz. Bezwzględny typ w pełnej gangsterów dżungli Soho. W Londynie czy w Nowym Jorku nie znajdzie się nikt, kto mu dorównuje małodusznością i brakiem manier. Co z następnym wyścigiem? Niemożliwe. Przepraszam. Nadinspektor Justus Till obstawia? To ty. Mówisz, jakbym był zarazkiem cholery. A to sierżant Stevens. Bobie, oto człowiek, którego kiedyś ukaże na wszystkie sposoby dozwolone przez prawo. Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Człowiek, który miał szczęście. Bailey i O'Connor, bukmacherzy. Muszę wyjść wcześniej. Wyjdź, ja zamknę. Czego chcesz? Wpadłem powiedzieć cześć. Powiedziałeś, spadaj. Bailey. Bądźcie rozsądni. Szczęściarz was lubi. Chce się zaprzyjaźnić. Ale za ochronę trzeba płacić. Precz. Macie ostatnią szansę. Powinniśmy zapłacić. Nie zbankrutujemy. Nie wtrącaj się. Powiedziałem szczęściarzowi, że prowadzimy uczciwą firmę i nie będziemy płacić haraczu. Jazda stąd. Zabieraj brudne łapy. Zlituj się. Jeszcze wrócimy. Hello?
Do kogo odzwoniłeś? Do znajomego. Czyżbyś zdradzał Corę? Dzwoniłem do świętego. Uważasz, że szczęściarz jest słaby? Widziałem, co zrobili z Romano, kiedy nie zapłacił. Sami nie damy rady. Bar u szczęściarza. Wczoraj przyszedł żeglarz. Wysoki, blondyn, hojny. Prawdziwe zwierzę. Nie męczycie to? Co? Londyn, życie jakie prowadzisz? Nie po 20 latach w Liverpoolu. Coś się stało? Mam 33 lata, a zaczynam wyglądać jak prababka. Bolą mnie nogi i jestem spłukana. Wątpię, czy Marty ożeni się ze mną. Poza tym jest świetny. Nalej mi. Pijesz gin? Dobry wieczór. Witaj, Jane. Później pogadamy. Nie odchodź. Muszę. Jak się ma moja dziewczynka? W porządku. Tylko tyle? Tak jak wczoraj, w zeszłym roku i 2 lata temu. Wyglądasz na zmęczoną. Bo jestem. Rzuć to w diabły i wyjdź ze mnie. Dostaniesz dom, pokojówki, wszystko, czego zapragniesz. Tylko się zgódź. Tak, ale o co chodzi? Sama nie wiem. Powtarzasz to od roku. Małżeństwo to poważna sprawa. Musimy pogadać. Co jest? Próbowałeś zatrzymać ciężarówkę? Ten Bailey powinien dostać nauczkę. Chodź do biura. Do zobaczenia. Prosiłem ich, namawiałem. Bez skutku. Na co z Martym? On by się zgodził. To Bailey się opiera. Idziemy. Co się dzieje? Szczęściarz idzie do Martiego. Próbuję wcześniej wyjść. Zaczekasz do jutra? Cześć. Telefony doprowadzą mnie do szału. Odłóż słuchawki. Centrala? Wykręcam numer 10 minut. Nie może być zajęty. Proszę przestać zadawać mi te pytania. To pilne. Jeśli ktoś się dowie, wylądujesz w kostnicy. Centrala? Co się dzieje? Muszę ostrzec Martiego. Powiedz, że głowa mnie rozbolała i pojechałam do domu. £1,322.09. Zgadza się. Umyję ręce. Święty?
Mówi Marty O'Connor. Pamiętasz mnie? Oczywiście. Ja i mój wspólnik mamy kłopoty. Mieliśmy płacić za opiekę Joe Szczęściarzowi. Znasz go? Tak. Widziałem go na wyścigach psów. Mogę wpaść za 20 minut. Bailey'a już nie będzie, ale ja zostanę. Do zobaczenia. Święty do nas jedzie. Naprawdę się boisz Szczęściarza? Ja go znam, a ty nie. Łatwo cię przestraszyć. Lubię żyć. Pożycz ręcznik. Nie będę płacił haraczu tej bece tłuszczu. Nigdzie nie pójdziesz. Pod ścianę. Do roboty. Dawajcie go. Ostrzegałem cię. Dlaczego nie skręcił pan w Water Street? Chce się pani przesiąść? Niech już przestanie. Dość. Być może. Tym razem wam odpuszczamy. Eddie zjawi się po wypłatę w poniedziałek. W kasetce jest gotówka? Tak. Spłaciliście zaległości. Marty. Szczęściarz przyszedł tu z trzema. Ostrzegałam. Mówiłam, jaki on jest. Dlaczego nie zapłaciliście? Jimmy! Szczęściarz pobił go na śmierć. Zapłaci za to. Co robisz? Dzwonię na policję. Oszalałeś? Oni go zabili. Byłeś świadkiem morderstwa. Szczęściarz wkrótce sobie uświadomi, że po twoich zeznaniach mogą go powiesić. Co zrobi? Guzik mnie to obchodzi. Bailey był wspaniałym człowiekiem. Kiedy Szczęściarz się dowie o jego śmierci, zacznie na ciebie polować. Ukryj się. A ja zdobędę pieniądze. Mam nic nie zrobić? Nic nie możesz zrobić. Nie złożysz zeznań, bo będziesz trupem. Rozumiesz? Obudź się. Mam uciec? Wiem, że to źle. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Planowaliśmy wspólne życie, a nie stajemy się młodsi.
Musimy walczyć o szczęście. Nie mogę. Chcesz umrzeć? Nie, ale... Nie kochasz mnie? Ja cię nie kocham? Chodźmy stąd. Szczęściarz już wrócił? Powiedziałam, że poszłaś do domu. Coś się stało? Mam kłopoty. Pożyczysz mi forsy? W banku mam 300 funtów. To bank Barclays. Spotkamy się tam? Który oddział? Przy Jermyn Street. W 14:30. Jutro? Jesteś aniołem. 300 funtów. A więc tyle mamy. Pieniądze nam pomogą. Jestem egoistką. Nie możemy się ukrywać. Później spłacę dług Jane. Uciekamy jak szczury. Myślimy tylko o sobie. Myślimy o sobie nawzajem. Co za różnica? Nie przywrócimy Bailey'owi życia. Samobójstwo też nie pomoże. Był moim przyjacielem. Czuję się, jakbym go zdradził. Posłuchaj. Zgoda. Dlaczego zadzwonił do ciebie? Jestem mu winien przysługę. Jest notowany, ale żyje uczciwie. Po wyjściu z więzienia boi się policji. Znaleźliście O'Connora? Spóźniliśmy się. Podobno wyjechał z dziewczyną. Zapewne z Corą. Kto to? Jego dziewczyna pracuje u szczęściarza. Dlaczego? Dla pieniędzy. Znajdźcie O'Connora. Marty wie, że szczęściarz będzie na niego polował. Dość długo żył w dżungli Soho, aby wiedzieć, kiedy odwaga się nie opłaca. Wścieka mnie, gdy obrywają tacy jak Marty, a takim szczęściarzom wszystko uchodzi na sucho. Tym razem nie. Tuzin świadków przysięgnie, że nigdy tu nie był. Szczęściarzowi morderstwo już uchodziło na sucho. Teraz też mu się uda. Dlatego nazywają go szczęściarzem. Gdzie Cora? Poszła do domu. O tej porze? Głowa ją rozbolała. Akurat. Zatańczysz? Z przyjemnością. Gdzieś ty był? Na spacerze. Bailey wykitował.
Na pewno? Widziałem ciało. Było pełno glin. Mam alibi, siedziałem tutaj. Marty cię widział. Rzeczywiście. Gdzie on mieszka? Może Cora wie. Co ona ma z nim wspólnego? Krążą plotki. Kłamstwa. To trwa od dawna. Co? A dlaczego właśnie dziś Cory nie ma? Głowa ją boli. Naprawdę? Możemy sprawdzić. Cora i Marty? Nie zrobiłaby mi tego. Jutro możesz się umówić z Corą. Chcę z nią porozmawiać o Martym. A co o nim wiesz? Ma kłopoty i ukrywa się. Potrzebuje pomocy. Wiesz, gdzie ona jest? Muszę z nią pomówić. Szef cię woła. Dama jest zajęta. Nie tak bardzo. Nie odejdziesz? Na pewno. Czy ja cię gdzieś nie widziałem? Owszem, gdzieś. Co powiedziała Cora? Głowa ją rozbolała i poszła do domu. Nie poszła. Nie? Lubisz tu pracować? Oczywiście tu jest bardzo ciekawie. Poznaję nowych ludzi. Chcesz zostać? Naturalnie. To powiedz prawdę. Mówię prawdę. Cora umawia się z Martym O'Connorem? Z kim? Mów. Dokąd się wybierasz? Nie ja, ty. Powiedz prawdę. Mówię. Kim jesteś? Chętnie się przedstawię. Zupełnie jak Superman. Naprawdę jesteś święty? Nie wierzysz? Jak dotąd tylko podałeś mi kawę. Wolisz gadać? Cukru? Twój cios musiał zaboleć. Taki miałem cel. Nie lubię bicia kobiet. Dotąd nikt mnie nie uderzył. Raniono mnie w inny sposób. Nie wiesz, gdzie są Cora i Marty? Dokąd to? Chyba mogę ci zaufać. Bardzo dziękuję. Spotykam się z Corą w banku. Pożyczam jej trochę pieniędzy. Wszystko, co mam. Połączmy siły. Ty będziesz przyjaciółką Cory, a ja Martiego. Ja mam być przyjaciółką Cory, a ty Martiego? Trochę to dziwaczne. To bez znaczenia, oboje walczymy ze szczęściarzem. Poprę cię w 100%. Gdzie mieszka szczęściarz? Hampstead. Mogę ci pokazać. Pojedziemy tam rano. Co pocznę dzisiaj? Szczęściarz jest zdolny do wszystkiego. Mam pokój gościnny. To cud. Co, pokój? Podoba ci się moja dusza. Jak zauważyłaś, wolę gadać. Szczęściarz sobie nie żałuje. Mówiłam. Ma gości ze Scotland Yardu. Nic nie wiem o morderstwie Bailey'a. Podejrzewałem, że to powiesz. To miło, że się rozumiemy. Chłopcy potwierdzą, że siedziałem cały wieczór w klubie. Prawda?
A może poszuka pan Martiego O'Connora? Dlaczego? Czyż to nie oczywiste? Nie bardzo. Zniknęła i Forsa, i Marty. Skąd wiesz? Plotki szybko się rozchodzą. Przejdźmy do szczegółów. Całą noc spędziłeś w klubie. Od 9:30 do 2:00 nad ranem graliśmy w pokera. Byli wszyscy. Prawda? Frankie zgarnął pulę. Prawda? Dobre chłopaki. I pracują dla ciebie. Zaprzyjaźniam się z pracownikami. Dbam o stosunki w pracy. Odprowadźcie inspektora. Bye bye, sergeant. Biedny Claude. Kto to? Prowadzi śledztwo. Pewnie jest wściekły. Dlaczego? Szczęściarz na pewno ma alibi i świadków. Potrzebne jest przyznanie się do winy. Jak je zdobyć? Nie ma sensu tu sterczeć. Dokąd teraz? Do ciebie. Przebierzesz się, a potem pojedziemy po Corę. Wiem, że jesteś przerażona. To czemu się upierasz? Nie chcesz załatwić szczęściarza? Guzik mnie obchodzi. Zależy mi tylko na Martim. Chciał postąpić jak bohater, ale go powstrzymałam. Znam szczęściarza. Jego chłopcy przeczesują Londyn. Boję się pojechać do siebie, bo szczęściarz kogoś tam postawi. Chcę pojechać do Irlandii. Dzięki Jane to się uda. Do Irlandii? Mieszka tam przyjaciel Martiego, John O'Hara. Hoduje konie. Chciał wejść z Martim w spółkę. Nie mamy pieniędzy, ale John da Martiemu pracę i domek. Tam są drzewa i świeże powietrze. Pojedziecie tam, obiecuję. Boję się jechać po rzeczy. Szczęściarz sądzi, że zaprowadzisz go do Martiego? Nic o nas nie wie, bo by się nie oświadczał. Prosił cię o rękę? Regularnie. Mam pomysł. Zaprowadź mnie do Martiego. Wrócimy. Nie odbieraj telefonów. To wszystko. Dasz radę? Nie uda się. Przeciwnie, zbyt ryzykowne. Najwyżej wasza sytuacja się nie zmieni. Dam wam 1000 funtów. Co sądzisz? Spróbujmy ze względu na Bailey'a. Jeśli szczęściarz się wywinie, nigdy o tym nie zapomnę. Wykorzystajmy, że szczęściarz chce zabić Martiego. Boję się. Halo. Cora! Cora, gdzie byłaś? Martwiłem się. Pewnie się zdziwisz, ale muszę wyjechać. Wychodzę za Martiego. Wyjeżdżamy razem. Wolisz tego pętaka?
Co jest? Stulpysk. Cora z Martin. Mówiłem szefie. Mogła mieć mnie, a wybrała tego Alfonsa. Zabiję oboje. Szczęściarz będzie chciał nas zabić. Tego nam trzeba. Idziemy, Martin. Zostań przy telefonie. Zaufajmy Simonowi. Zaufamy mu, jak dożyjemy jutra. Jestem panu wdzięczny. Cena nie gra roli. Ja porozmawiam. Jane chce zamienić słówko. To ja. Zdążysz? Zaraz go przywieziemy. Jesteś kochany. Da radę? Oczywiście, jest genialny. Czekasz na kogoś? Nie. Idź do pokoju. Claude, niech pan ma cię w opiece. Musimy pogadać. Jane, poznaj najlepszego psa gończego Anglii, nadinspektora Claude'a Teela. Jane Mayo. Witam. Miło mi. Nie zdejmuj płaszcza, długo nie zabawisz. Byłeś przed domem szczęściarza, po co? Dlaczego się nie przywitałeś? Odpowiedz. Chciałbym go kupić. Nie możesz się pogodzić z zamordowaniem Bailey'a, ale to ja prowadzę tę sprawę. Rozumiesz? Doskonale. Dlatego mam pewność. Czego? Że szczęściarz się wywinie. Znajdziemy Martiego i damy mu ochronę. O ile szczęściarz nie znajdzie go pierwszy. Pilnujemy go i znajdziemy Martiego. Załóżmy, że wam się uda i Marty dożyje do procesu. Obrona stwierdzi, że nie można mu ufać, bo był karany. Nikt mu nie uwierzy, a szczęściarz znajdzie 10 świadków, że wyjechał z Londynu. 3 przysięga, że grali z nim w karty. Widzisz? Papierosa? Nie. Potrzebujesz przyznania się do winy. Ja je zdobędę. Nie będę tolerował twoich metod wymierzania sprawiedliwości. Dostarczę ci go na tacy. Trzymaj się z daleka, albo cię posadzę. Jasne? Tak jest. Nie żartuję. Znasz drogę. Jeśli coś się przydarzy szczęściarzowi, nie powiesz, że cię nie ostrzegałem. Nie lubi cię. Kocha jak brata. Nie śmiej się z nadinspektora. Marty, idziemy. To wbrew przepisom. Obiecałeś, nie robimy nic złego. Mogę podnieść cenę? Jestem artystą. Nie dbam wyłącznie o gotówkę. A o co jeszcze? Nie musimy fotografować en face. Wystarczy profil. Nie ruszać się. Cora mogła mieć to wszystko, ale wybrała O'Connora. Wariatka. Chcę go dopaść pierwszy. Otwórz. Tylko bez wymówek.
Znajdźcie O'Connora. Gdzie go szukać? Bez wymówek. I pomyśleć, że mówiłem o kupnie tej rudery. Mamy porachunki. Ja też. Bez przemocy. Uderzyłeś mnie. To nie bij kobiet. Posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Chcę wam dostarczyć Martiego O'Connora. Wiedziałem, że was to zainteresuje. Zapomnijmy o przeszłości. Albo wezmę się do roboty i zdemolujemy meble. Ja to załatwię. Wiedziałem, że zrozumiesz. Jak chcesz to zrobić? Wiem, gdzie on jest. Próbujesz mnie oszukać? Oszukać? Oszusta? Gdzie on jest? Tajemnica. Musisz mi uwierzyć na słowo. Słyszeliście? Gdzie tkwi haczyk? Forsa. Zapłacisz mu? Pilnuj własnego nosa. Zmusimy go do gadania. Wątpię. Zresztą zabezpieczyłem się. Jak? Cora siedzi przy telefonie. Cora? Jeśli za kwadrans nie zadzwoni, zawiezie Martiego do Scotland Yardu. Wracajmy do interesu. Ile? Marty widział, jak zabijałeś Bailey'a. Jeśli zacznie zeznawać, stracisz alibi. Nie martwię się, że cię powieszą. Ważniejsze dla mnie jest załatwienie Martiego. Dlaczego? Jestem mu coś winny, ale nie mogę mu tego dać. Wy to załatwicie. Mówi jak jeden z nas. Ile mam zapłacić? 5000 funtów. 5000 za żałosnego pentaka? Oszalałeś? Ten żałosny pentak może cię powiesić. Masz 9,5 minuty na decyzję. Czas się kończy. Daj pomyśleć. Abyś myślał o Corze i Martim. Ona jest w nim zakochana. Jak to ma wyglądać? Idziesz do banku i wypłacasz pieniądze. A potem? Wieczorem pojedziesz do Wimbledonu. Zaparkuję przy fontannie. Bądź punktualnie, bo nie zaczekam. Jeśli Forsa będzie w porządku, będzie. Powiem ci, gdzie znajdziesz Corę i Martiego. Co z nią zrobisz, to twoja sprawa. Jeśli chodzi o Martiego, nie interesują mnie półśrodki. Ma zginąć. Spokojnie. To wszystko. Nie zadzwonisz do Cory? Zaufasz mu? Zostaw interesy mnie. A jeśli on pracuje dla Glynn, chcesz być pożyteczny? Jak? Stul pysk. Cora? Nigdzie nie wychodź. W 9:30. Nie odprowadzaj mnie. Zagramy z tym gościem tak, jak zaplanowałem. Jeśli dostarczy Martiego, dostanie Forsę. Gdy będzie chciał nas wyrolować, w niebie przybędzie kolejny święty. Pomożesz mi? Płaszcz w pudle na łóżku pasuje? Jakie znaczenie ma mój wygląd? Może zdecydować o życiu lub śmierci. Pojedź do hotelu Glenville przy Kingston. To 5 kilometrów od skrzyżowania. Zauważysz go. O 9:30 masz być w barze. Nie wolno ci się spóźnić. Rozumiesz? Boisz się. Wszyscy się boją. Poradzisz sobie. Powodzenia. Może usiądziesz? Jak poszło? Dobrze. Jest? Tak. Wynająłeś samochód? Szarego Morrisa.
Numer? PMH-579. Pamiętaj, Jane, najważniejszy jest czas. Za kwadrans 10 wkraczasz do akcji. Obym nie nawaliła. Mam nadzieję. Wszyscy mamy. Która godzina? 25 po. Przyjedzie? Po 5000? Przywiozłeś forsę? Mów. Znasz hotel Glenville? Przy Kingston? Cora czeka tam w barze na Martiego. Przyjedzie po nią za kwadrans 10. Ona wyjdzie na parking i wsiądzie do samochodu. Czym Marty przyjedzie? Szarym Morrisem. VMH 579. A pieniądze? Wysiadaj. Rączki do góry. Do mojego wozu. Chcę widzieć twoje łapy. Mogę opuścić? Czemu nie? Nikomu nie ufasz? Załatwię Martiego, to zapłacę. Cora czeka w barze. Może się przysiądziemy? Nie mówiłem? Nie ma Martiego. Zaraz będzie. Wtedy dostaniesz forsę. Witaj, Coro. Eddie, uważaj na wóz Martiego. Szary Morris. Dobrze, szefie. Sprzedałeś nas. Nie miałem wyboru. Ufaliśmy ci. Takie jest życie. Ile mu zapłaciłeś? Dla mnie jesteś dużo warta. Dlaczego? Lepiej zostań. Proszę, 5000. Dzięki. Zarobiłeś. Ma wyjść jakby nigdy nic? Zamknij się. Jest bystry, czego o was nie można powiedzieć.
Było mi miło. Nawzajem. Do zobaczenia. Z pewnością. Kochany Justus, choć raz punktualnie. Panowie się znają? Oczywiście. Zapraszam, inspektorze. Josephie Lackner, aresztujecie za zamordowanie Jamesa Bailey'a. Masz prawo zachować milczenie. Pan żartuje. Nie sądzę. Dzwonił Marty O'Connor. Jest gotów złożyć zeznania przeciwko tobie. Marty uciekł z kraju. Odprowadzę pana. Zabierzcie ich. To szczęściarz zabił Bailey'a. Stul pysk. Pobił go na śmierć. Wy też jesteście winni. Szczęściarz uznany za winnego. Bez twoich zeznań nie udałoby się skazać szczęściarza. Sam się przyznał. Nie wiem, jak ci dziękować. Dbaj o niego. Nie zapomnę, co dla nas zrobiłeś. Dziękuję. Powodzenia. Coś słodkiego na drogę. Dziękuję. Pomachamy im? Proszę. Nie palę. Mógłbyś zdradzić, jak to zrobiłeś? Jane ma znajomego. Maxwella. Produkuje manekiny. Do Madame Tussaud. Mieliście manekina Martiego? Dzięki panu Maxwellowi. Ja przyjechałam samochodem. Chociaż się bałam. Byłaś dzielna. Złamaliście przepisy, ale byliście wspaniali. Jesteś szlachetny. Słaba to pociecha dla Martiego. Nie odzyska wspólnika. Na spółkę z O'Harą. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Jacek Brzostyński.